Wolność słuchania wymaga wspierania. Zostań patronem Radia Wnet i dołącz do naszej załogi. patronite.pl/radiownet. Wracamy do Kuriera w samo południe. Jest godzina 12.35, piątek, 5 kwietnia. Po świątecznej przerwie i pewnej zawierusze wracamy na stare, dobre tryby działania Kuriera w samo południe w piątek. Naszym gościem Marek Jakubiak, poseł Kukiz 15. Demokrat, nie, może tylko Kukiz 15, ale może Kukiz 15 i Konfederacja. Dzień dobry, panie pośle. To się nam zakręcił pan redaktor. No. Dzień dobry, witam wszystkich. No to jak piękny dzień. Podobno niedziela ma być jeszcze ładniejsza i tak. Ciepła, więc będzie piękna niedziela wyborcza. Tylko przypomnę, że się widzimy na kanale YouTube, słyszymy na falach FM i w internecie na www.wnet.fm też się słyszymy, tylko dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo państwu wszystkim dziękuję. A pytanie pierwsze jest takie, o to właśnie pytanie będzie o tą Konfederację, bo wystąpił pan na konwencji Konfederacji. I co to znaczy? Co to jest za sygnał polityczny od Marka Jakubiaka? Czy ja ogólnie, panie redaktorze, występowałem na konwencji również i Prawa i Sprawiedliwości wcześniej. Występowałem u republikanów na konferencji i występowałem również i tutaj. No, mi środowiska prawicowe, ja nie czuję potrzeby konotacji czyjejś, że jest z plemiona tego, czy z tej partii, czy nie z tej partii. Ja po prostu chcę się zadawać z porządnymi ludźmi. Z ludźmi, którzy mają czyste sumienia, otwarte głowy, chcą Polski, rozwoju Polski i tak dalej, i tak dalej. No, to ja z takimi właśnie ludźmi chcę rozmawiać i z takimi rozmawiam najczęściej. No. I to zrozumienie w Konfederacji jest, że to trzeba budować wspólnie, szeroko front prawicowy, czy oni jeszcze nie dojrzeli do tej myśli? Panie redaktorze, no cóż, no, tak jak mówię, no, prawica to jest taka stajnia pełna rasowych ogierów i ciężko jest... Augiasza. Ciężko jest, panie redaktorze, wytłumaczyć im pewne czyste prawdy. Natomiast Konfederacja jest tak skonstruowana, zresztą według częściowo mojego projektu, że tam nie ma jednego głównego lidera, tylko są liderzy. To tak właśnie prawicowe partie powinny działać, bo wtedy nie ma jednego głównego, tylko jest ich kilku głównych i wtedy jest ciężko o jakieś animozje wewnętrzne, choć takie w Konfederacji pewnie są. Natomiast powiem tak. No, w ramach animozji to pan poseł kiedyś musiał wyjść z grupy tworzącej Konfederację. No ale akurat tych dwóch polityków Konfederacji, które te za plecami świństwa robiły, tak Lirojowi, jak i mnie, dzisiaj nie ma w Konfederacji, więc dużo łatwiej jest po prostu rozmawiać. No dobrze, a będziecie? To już ostatnie takie pytanie o dużą partyjną politykę, bo to jest ciekawe. No, wiele osób upatruje w panu pośle, w pan, państwa ugrupowaniu jakiejś takiej katalizatora, takiej iskry, która będzie przebudowywać prawicę, Konfederacja, może duża część Prawa i Sprawiedliwości, wy, inne środowiska, budować coś nowego. To coś się dzieje, coś tam podskórne. Znaczy, panie redaktorze, to wie pan, to jest tak jak z klockami, tak? Z tych klocków można różne rzeczy budować. Dzisiaj mamy trzy jakieś konstrukcje zbudowane, cztery, a chodzi o to, żeby zbudować jedną wielką, prężną i popularną centroprawicę, która będzie po pierwsze opierała swoje korzenie o korzenie Rzeczypospolitej i patrzyła do przodu, tak żeby Polska rosła nam w siłę. I to chyba jest cel sam w sobie. Natomiast co do mojej osoby, no właśnie rzecz w tym, że ja nad tym pracuję od ładnych paru lat, że pracuję, to ciężko powiedzieć, dlatego że ja ciągle przekonuję ludzi, że partykularne interesy to jest najmniejszy problem. Największym problemem jest brak siły. Prawo i Sprawiedliwość też zamknęło się w sobie niepotrzebnie całkiem. Widzę, że otwierać się zaczynają. No więc jest sens rozmawiania. No to jest tak, jak wie pan, z tym moim startem z Prawa i Sprawiedliwości. No trzeba o takich rzeczach mówić, ale ja nie będę teraz w dniu przedwyborczym narzekać.
Michał, po prostu trzeba głosować na prawicę w Warszawie. Trzeba wybrać prawicowego prezydenta bez względu na to, czy to będzie Wipler, czy to będzie Bocheński. Czy to może będzie Starosielec? Właśnie, bo pan, to wróćmy już pełną parą do wyborów samorządowych w niedzielę. Pójdziemy, większość z nas pewnie pójdzie do urn wyborczych, będzie wybrać kandydatów. To jest tak, że siłą rzeczy jest ten wzrok skupiony trochę na stolicy, ale też są inne bardzo ciekawe wyścigi. Jest Wrocław, jest bardzo ciekawy Kraków, bardzo ważny. W Bydgoszczy też jest, o może od Bydgoszczy, żeby było nieoczywiście, w sposób nieoczywisty zacznijmy. Tam startuje Łukasz Schreiber, który ma wspólny komitet PiSu i dużej części Konfederacji. No i można? No, na Kujawach można, jak widać. No i można. I w Polsce trzeba w podobny sposób myśleć. No, Konfederacja nie może zamykać się w swojej bańce. Prawo i Sprawiedliwość nie może zamykać się w swojej bańce. Wszyscy razem musimy walczyć o Polskę. Osobno, proszę państwa, to jest tak jak z tą dłonią. Jak dłoń ma palce, mamy rozczapiżone, to każdy palec łatwo złamać. A zróbcie z tej dłoni pięść i spróbujcie złamać palec. No, to jest taka analogia, która powinna wprost powiedzieć w całej prawicy, że musimy szykować się do obrony Rzeczypospolitej. No. I to, co się dzieje na naszych oczach, te konfabulacje Donalda Tuska, który dziś nie był wymieniany jeszcze w tym programie, więc te konfabulacje, które w Krakowie na przykład mówił, no, powiem, że ręce opadają, no, ale ludzie to łykają jak czaple. No. I my musimy po prostu zwyczajnie budować wspólny front, bez względu na to, czy to jest Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Kukiz 15, czy Federacja. To pan poseł mówi wspólny front, to wróćmy do Warszawy, gdzie pan ma doświadczenie sprzed 5,5 roku, bo wtedy pan kandydował na prezydenta Warszawy w tej poprzedniej. Też się skończyło trudno, no bo wygrał w pierwszej turze Rafał Trzaskowski, a teraz mamy tak, mamy Tobiasza Bocheńskiego, mamy Przemysława Wiplera, mamy Janusza Korwin-Mikke i mamy pana Starosielca, mamy 4 kandydatów prawicowych w tych wyborach. Lewica ma jednego, a liberałowie też mają jednego, bo nawet Trzecia Droga nie wystawiła własnego kandydata, poparła kandydaturę Rafała Trzaskowskiego. Lewa i centrum potrafią się dogadać, a na prawicy jak zwykle prawica razem, ale nie tym razem. Jak kiedyś śpiewał Rywiński. Myślę, że druga tura będzie, dlatego że przypomnę państwu, że przed samymi wyborami wycofał się kandydat Lewicy wtedy, kiedy ja startowałem. Obiecane miało miejsce w zarządzie jako wiceprezydent. I pani z Lewicy otrzymała to stanowisko, po czym po paru miesiącach została wyrzucona na zbitą głowę. Dlatego też Lewica już nie ryzykuje takiego rozejścia się i ona spowoduje, że będzie druga tura. Jest kwestia, kto do tej drugiej tury wejdzie. Ja święcie wierzę w to, że to będzie albo Wipler, albo Bocheński. A wtedy wszyscy razem musimy głosować na tego kandydata, bez względu na to, z jakiego ugrupowania jest. Panie pośle, to wyjdźmy z dużych miast, spójrzmy na sejmiki, bo tutaj patrzą politycy, różne sondaże dzisiaj publikowane w ostatnim dniu kampanii wyborczej. Jeden sondaż daje zwycięstwo w sejmikach PiSowi, drugi sondaż daje zwycięstwo nieznaczne Platformie. Widać, że politycy naprawdę na te wyniki czekają i że one dużo zmienią. Jaka jest waga tych wyborów nie w dużych miastach na prezydentów, tylko w terenie na radnych do sejmików wojewódzkich? No jest. No ja mam paru ulubieńców. Z mojego kręgu będzie startowała pani Ewa Zajączkowska-Wernik. Ona jest z Konfederacji. Absolutnie na nią będę głosował. No bo jak na nią nie głosować? Ale też z Prawa i Sprawiedliwości z jedynki startuje Jarosław Krajewski. Jak na niego nie głosować? No. Poza tym jedynkę z Pragi Południe ma kolega ten... wiceburmistrz Pragi, Lisiecki Paweł. Tak, no jak na niego nie głosować? No wiecie państwo, no gdybym ja miał te głosy wszystkie, to ja po pierwsze nie patrzę na nich jak na członków partii, tylko ja patrzę na nich jak na ludzi. Bo ja uważam, że wybory samorządowe powinny odbywać się w ten sposób, że my patrzymy na ludzi, bez względu na to, do jakiej partii oni należą. Niestety ordynację mamy taką, że oni muszą być z jakiejś partii. Ale komitetów również mamy sporo. No
w komitetów mamy, na przykład w Rzeszowie mamy Adama Drozda, który też do sejmiku startuje z jedynki, z komitetu własnego. Mamy Olszówkę Piotra, który startuje z Konfederacji, startuje z kolei nasz człowiek z jedynki, ten... Ojej. No, no. Sorry, Łukasz Dymko. Mamy Adama Kaziuka i Tisa. Trzeba uważać, bo panie pośle, dzisiaj wielu polityków od rana się na nazwiskach wywraca. Władysław Kosiniak-Kamysz zapomniał, jak się nazywa jego kandydatka na wiceprezydentkę Warszawy, dzięki której nie wystawił własnego kandydata pani Adrianna Porowska. To jest tak, rzeczywiście politycy tych nazwisk, mnogość jest taka, że zapominają. Ale ja powiem, że jestem dumny, bo ja do nazwisk nie mam głowy i nie zapamiętuję nazwisk, bo mam ten kłopot. A tutaj proszę bardzo, jak z rękawa. Więc powiem, że z Polski jest jedna, startuje Julia Duras, tak więc na Śląsku. Więc mamy tych kandydatów naszych, kukizowców starych. I nie staramy się nawet o to, żeby mieć własną listę, tylko po prostu uważamy, że błędem jest w ogóle ordynacja wyborcza na poziomie samorządów powinna być tylko i wyłącznie lokalne komitety, które... Ale także w sejmikach wojewódzkich, no bo ja moich kandydatów do rady mojego miasta to znam dobrze, do powiatu też kojarzę dużą część, ale już do sejmiku to chyba bardziej się głosuje chyba szyldem partyjnym, bo coś jednak mówi, ci kandydaci często są anonimowi. Ostatni bastion polityki, natomiast sejmiki dzielą bardzo duże pieniądze i warto o te sejmiki też zawalczyć, dlatego że tam wpływ, zobaczcie państwo na Mazowszu, ja będę ostatnim chyba człowiekiem, który powie, że pan marszałek Struzik był złym gospodarzem. Najlepiej to można określić jeżdżąc po Mazowszu. Byłem ostatnio w Podlaskim, byłem ostatnio w Kielcach, przejeżdżałem przez Kalisz i proszę państwa, powiem wam, że drogi macie katastrofa. Weźcie sobie Struzika na parę lat, może wam te drogi ponaprawia, bo na Mazowszu w byle wsi są lepsze drogi jak na przykład w Kielcach. No i to jest też jakiś element do dyskusji nad wynikiem wyborczym. No dobrze, to tak politycznie podsumujmy te wybory samorządowe. Wszyscy obstawiają, kto ile sejmików przejmie. No i wszyscy mówią, jeżeli PiS te wybory chociaż trochę z Platformą wygra, no to pokaże, że cały czas się liczy. To jest takie, to jest element tych wyborów, żeby pokazać, że nie udaje się dobijanie Prawa i Sprawiedliwości. Tak słyszę, że w pana studiu tam jakaś rewolucja odchodzi. No. Nie, coś tam się wyrzuca, coś tam się wstawia. Ale to z wojną ukraińską nie ma nic wspólnego. Nie, wiosenne porządki. Rozumiem. Tak w polityce. Czasami trzeba kogoś wyrzucić, kogoś wprowadzić. Tak. Ja powiem panie redaktorze, że te wybory, bo jutro mamy ciszę wyborczą, że te wybory będą bardzo istotne. Dla Prawa i Sprawiedliwości również. Chyba jeszcze bardziej istotne dla Polski będą wybory do Europarlamentu. Ja bym bardzo chciał, żeby do Europarlamentu była jedna wspólna lista prawicy. Czy to się uda? Zobaczymy. Aspiracje na pojedyncze komitety to będzie znowu rozrywanie, a tam jest tylko 50 parę mandatów na całą Polskę, więc myślę sobie, że tutaj tą większość musimy zdobyć, bowiem takie mam przeczucie, że w Europarlamencie, proszę państwa, będą decydowały pojedyncze głosy, dlatego że ta prawicowa rewolucja, ta walka z głupotą, z takim odrętwieniem urzędniczego myślenia, bo starałem się to ładnie ująć. Proszę państwa, dobiega końca. Tam ludzie już zaczynają widzieć, że głupota, po prostu nie ma tam granic i trzeba z tą głupotą tylko w ten sposób zawalczyć, bo inaczej, jeżeli nie wygramy z tą głupotą, to trzeba będzie z Unii wyjść, bo ja nie widzę przyszłości dla Unii, która podąża dosłownie w przepaść. Nie tylko intelektualną, ale i ekonomiczną, dlatego że zobaczcie, jak oni rozwiązują swoje problemy. Oni nie starają się naprawić problemu. Oni starają się zapłacić za problem. To znaczy, jak coś źle gdzieś zrobili, no to oni podsypią pieniędzy. To jest droga donikąd. To jest droga do upadku euro i do upadku jednych z tam z ważniejszych państw Unii Europejskiej. Dlatego tak bardzo ważnym elementem jest polski złoty.
I to jest też element dyskusji, ale to jeszcze o Narodowym Banku Polskim, o polskim, o tym sobie porozmawiamy za tydzień, za dwa tygodnie będzie czas, a teraz nie przez przypadek, nie przez tajemne tutaj konszachty i wpływy tajnych organizacji ten temat jest nieporuszony. Teraz na tą ostatnią część rozmowy z Markiem Jakubiakiem przygotowałem pytanie o pana ambasadora Izraela, który staje się, stawił się w polskim MSZ-cie, udało mu się trafić, pan Liwny się pojawił i jak mówią pokątnie nieoficjalne źródła, miał na tym spotkaniu przeprosić podobno. No i co? Nie tyle pokątnie, co wystąpiło dwóch, jeden wiceminister, drugi rzecznik Wroński, którzy powiedzieli, że on przeprosił. A pytam się kogo? Właśnie nie wiem, czy przeprosił, jak przeprosił, bo tam było zagłuszenie. Ale kogo Wrońskiego przeprosił? Co to za przeprosiny jakieś? Co to za wchodzenie tylnymi drzwiami? Że z przodu mówią dosyć wojny, to on unika. Ja, moim zdaniem, jest kłopot z identyfikacją. Ja bym poprosił o zdjęcie w urzędzie w trakcie tego spotkania, bo ja nie wierzę, że on przyszedł. Po prostu nie wierzę zwyczajnie. To była jakaś rozmowa telefoniczna i znowu Ministerstwo Spraw Zagranicznych tłumaczy przedstawiciela żydowskiego przez 15 minut. Bo mówimy, że jesteśmy oburzeni, że to jest źle, że w ogóle, ale ambasador to, ale co to za jakieś dyrdymały, no. Zostaliśmy obrażeni, ale tutaj niestety, ale muszę powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość też nie stanęło wtedy na wysokości zadania, bo to zaczęło się, proszę państwa, wtedy, kiedy ustawa o IPN nie weszła. I to z mównicy sejmowej w 8 kadencji o tym mówiłem. Po prostu dać palec, całą rękę weźmie. I teraz jest tak, że im jest coraz więcej można. Ta Chanuka, deprecjonowanie Brauna, który, no tam umówmy się, trochę przesadził, natomiast znacznie przesadził. Natomiast to, że na siłę tenże właśnie ambasador został do Sejmu zaproszony, no to ja chcę powiedzieć panu marszałkowi, że w przyszłym roku, jak mi z Chanuką tam będą jechać, to nie tylko Braun tam narobi wiochy. Dlatego, że po pierwsze to jest polski Sejm i my tego polskiego Sejmu musimy bronić. Chyba że w Knesecie choinkę wielkanocną postawią i zaśpiewają z nami kolędy. To zmienia postać rzeczy. Choinkę na Boże Narodzenie. Tak, tak. A co ja wziąłem? Że wielkanocną choinkę. Ale przepraszam, jestem teraz przy tych świętach. To może rzeczywiście... Boże Narodzeniową i jeszcze opłatkiem się z nami podzielą. Natomiast w sytuacji takiej, kiedy Izrael po prostu zamordował nie tylko polskiego obywatela, ale oni tam dziesiątki tysięcy ludzi mordują. I o tym przecież sprawa jest. No. I nawet Amerykanie się od nich już odwracają, a oni idą w zaparte. Przecież naszego ambasadora, najlepszego, jakiego tam mieliśmy od lat, który płynnie po hebrajsku mówił po prostu persona non grata, no. A teraz powinno być... Czy sobie polskiego ambasadora. Z jakiego powodu w Polsce jest ambasador żydowski, pytam się. No ale to już my mamy naszego ambasadora, już nasza ambasada jest obsadzona, a pan Magierowski dostał awans, pojechał do Stanów Zjednoczonych, mimo... A kto jest ambasadorem w Izraelu? A to pan nie... Teraz to ja pan nazwiska nie pamiętam. Nie, no nie, nie ma ambasadora, panie redaktorze. Do tej pory nie ma. A proszę, a to pan poseł... Dlatego, że sobie środowisko żydowskie nie życzy. No to jeżeli środowisko żydowskie sobie nie życzy, to z jakiej okazji jest w Polsce ambasador żydowski? A to ja zaraz to sprawdzę w takim wypadku. Są rozmowy prowadzone na tą okoliczność. Natomiast ambasador nie został... Rzeczywiście, rzeczywiście no. Ma pan rację. Pani Agata Czaplińska dowodzi placówką, ale w randze szażda afera, nie? Nie ma ambasadora. A nie w randze ambasadora, to jest niższa ranga. Po pierwsze, na ulicy miasta, proszę państwa, opluto naszego ambasadora. Faceta tam pouczono, że nieładnie robi. Ot, proszę bardzo. Gdyby ktoś tak ambasadora Izraela opluł w Warszawie, się pytam, gdzie tu jest synergia w ogóle? Gdzie tu jest po prostu działalność Ministerstwa Spraw Zagranicznych? Ciągle głaszczemy, ciągle klepiemy, myślimy, że będzie lepiej. Nienawidzą nas i udowadniają to w każdej wypowiedzi. A my ciągle mamy jakąś nadzieję. I tak jak ten jeden z żydowskich dziennikarzy napisał wczoraj bodajże, że po analizie całej sytuacji zadaje sobie takie pytanie. Jak to jest, że w tym kraju, w którym jest taki antysemityzm, nie ma żadnych ataków na Żydów, a w takich przyjaznych nam krajach jak Francja i Niemcy są dziesiątki dziennie. No dobrze, ale to
dwa pytania jeszcze. Po pierwsze, co zrobić, bo teraz wiele osób mówi, no rzeczywiście zredukować rangę obsady ambasady izraelskiej w Polsce, czyli poprosić pana Liwnego, żeby wyjechał z Polski. To jest. Na to chyba raczej koalicja centrolewicowa się nie zgodzi, chociaż lewica, o dziwo albo nie o dziwo, akurat lewica byłaby temu najbardziej chętna. Ja powiedziałem, czego ja nie rozumiem, panie redaktorze, w tym wszystkim. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w dzisiejszych czasach musi mieć kręgosłup. Na tej konferencji prasowej dzisiaj powinien ten ambasador razem z naszym wiceministrem stać. I powinni złożyć oświadczenie. On powinien przeprosić, a minister powinien powiedzieć, proszę bardzo, przyszedł do nas. A oni go schowali. Według mnie go w ogóle nie było. A to sam Radosław Sikorski, bo jak rozumiem, że nie ma sensu, żeby minister się z ambasadorem spotykał, to z reguły się spotyka jakiś któryś z wiceministrów, ale pan Radosław Sikorski też głosu jakoś stanowczo, jasno i twardo nie zabiera. No więc w tym rzecz, no, że my tutaj dyplomacji nie możemy aż takiej używać, no, bo ta dyplomacja po prostu zwyczajnie nam szkodzi. Nie chodzi o to, żeby Izraelczykom wbijać jakiś nóż w plecy. Oni mają swoją wojnę, Palestyńczycy ją wywołali. No właśnie, a to miało być drugie moje pytanie, no bo jak patrzymy na ten konflikt, to w Stanach Zjednoczonych cała prawica popiera Izrael, a lewica im bardziej skrajna, tym bardziej popiera Palestynę. A u nas jest jakoś odwrotnie. U nas jest tak, że ci bardziej tacy centrowo-lewicowi to popierają Izrael, a prawica popiera Palestyńczyków. Jakoś tak na głowie postawiona. Może, no nie wiem. Przede wszystkim trzeba jasno powiedzieć... Popieramy Hamas, czy nie popieramy Hamas? Bo to też trochę tak wychodzi, jakby część naszej prawicy nagle stała się takimi zwolennikami islamistów niemalże. Wie pan, za moich czasów, kiedy byłem młody, a Polska była socjalistyczna, Yasser Arafat był przyjacielem Polski. I to przez ładnych kilkadziesiąt lat. My żeśmy szkolili Palestyńczyków, pilotów palestyńskich, wojsko palestyńskie i tak dalej, tu w Polsce. To potem dzisiaj pan ambasador, który jest efektem akcji Most, którą pan generał Czempiński zorganizował, jest rosyjskim Żydem w Izraelu, który dziś jest ambasadorem w Polsce, to ja przepraszam bardzo, to tak jakby, nie wiem, no, człowieka już od samego początku antypolonusa skierowano do Polski. No to po co to się robi? Żeby uspokoić, gdzie jest taki Szabak Weiss? Gdzie są tacy ludzie, którzy doprowadzili do tego, że żeśmy mogli normalnie rozmawiać, no. Teraz bez podniesionego tonu, tak jak ja dzisiaj jestem zdenerwowany tym wszystkim. Dlatego, że mój naród, moją ojczyznę się znowu deprecjonuje, no. I tak to wygląda. To co? Jarosław Kaczyński mówi, że po 30 latach prób bardzo bliskich, takich obchodzenia się jak z jajkiem z Izraelem, no, trzeba zmienić taktykę dyplomatyczną wobec Tel Awiwu, bo te 30 lat nas donikąd nie zaprowadziły. Kukiz 15 wraz z Solidarną Polską mówiło to już w 8 kadencji, czyli ładnych 6 lat temu. Niestety ministrowie Prawa i Sprawiedliwości wraz z Mossadem pod Wiedniem pisali tą ustawę na nowo. I to jest grzech pierworodny. Po prostu zwyczajnie pokazano, że Żydzi w Polsce wszystko mogą. I dziś mamy tego efekt. I o tym mówił Marek Jakubiak, poseł na Sejm Kukiz 15. W niedzielę wybory. Pan poseł, jak rozumiem, ma tylu dobrych kandydatów, że Bóg wie, na kogo pan zagłosuje. To od przybytku głowa nie boli, a chociaż w tym wypadku może być inaczej, bo trzeba się nagłowić, na kogo koniec końców zagłosować. Ja państwu życzę, żeby państwo też mieli tego typu kłopoty, żeby mieli tylu dobrych kandydatów na radnych, burmistrzów, wójtów, prezydentów, żeby trudno było wybrać tego najlepszego. Panie pośle, wszystkiego dobrego. Widzimy się za tydzień w piątek, już po wyborach będzie o czym mówić. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Godzina 12:58. Za chwilę będzie 59. Ja państwu tylko przypomnę, że tej audycji, tak jak i wszystkich pozostałych, mogli państwo wysłuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl/radiownet. Bardzo miło mi podziękować tym, którzy albo dopiero co odnowili subskrypcję, albo po raz pierwszy się zalogowali, zarejestrowali na stronie patronite.pl/radiownet jako nasi patroni. Pani Elżbieta, pan Michał, pan Piotr,
pan Jacek, jeden anonimowy patron, ale za to anonimowy, ale w randze komandora, co tym bardziej cieszy. To piątka najnowszych patronów. Liczymy, że nie ostatnia piątka, tak żeby radio mogło się rozwijać, stawiać kolejne maszty, żagle, chociaż nie wiem, czy Łódź Podwodna ma żagle, ale my takie posiadamy. Tak jak posiadamy zegar, za 21 sekund będzie 13. Do usłyszenia.